Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafiosolec, a ja witam was... Kurde, nie wiem jak to powiedzieć, ale... wracamy do przeszłości, witam was w Landwirtschaft Simulator 2008, a ze mną dziś w tle będzie Arikson. No, witam, witam. I tak, kurczę, niedawien dawna na Facebooku pojawił się, na głównym Facebooku Mafiosolec, pojawił się taki filmik, wam wysłałem, że poszukuję takiej mapy, to gra z mod, kiedyś to się nazywało, wielka furora w farmingu 8. Lecz niestety nie udało mi się to znaleźć, ale szperałem w necie, gdzie się tylko dało, naprawdę, przesiedziałem kilkanaście godzin, udało mi się poznać kilkadziesiąt, nie mogę to powiedzieć, że znalazłem, linków, które działały, popobierałem to wszystko, poskładałem to jakoś w całość, stąd wziąłem mapę, lecz to nie jest ta mapa, której ja szukałem. Jeżeli ktoś się tam zainteresuje, ma jeszcze Farminga 8 i ma jeszcze tam do niego jakieś dodatki, zobaczcie to na głównej stronie Mafiosolec. Tam, nie wiem, 2-3 tygodnie temu pojawił się taki właśnie link z filmikiem, tam była taka mapa, którą ja praktycznie, można powiedzieć, zacząłem całą karierę z symulatorem farmy, tak można to nazwać. I co, no tak dzisiaj powracamy i myślę, że dzisiaj fajnie będzie zacząć sobie od sianokosów. Jak widzicie, nie są to oryginalne maszynki, ponieważ na oryginalnych maszynek nie było dużo i nie byłoby sensu tutaj powracać. Ja chciałem powrócić do tego, gdzie grałem kiedyś dawien dawna, właśnie na tych oto maszynkach. Mapa też jakaś mi się tam udało znaleźć, nie jest zła, nawet w porządku. Jest bardzo podobna do oryginalnej, lecz troszkę rozbudowana. Arek, ty powiedz mi, grałeś w Farminga 8? Grałem. Pamiętam, grałem kiedyś, ale na oryginalnych maszynach, bez żadnych modów. No oryginalnych, no ja pamiętam, że od tego wszystko, to na pewno się zaczęło w wakacje, gdy byłem u brata. Czekajcie, bo tu, no właśnie, tu gdy stanęliśmy, dopiero wszystko wyskakiwało, już obracana kabina, klaskołgar, tak dobrze mówię, to był klaskołgar? Ten do obcinania trawy, chyba tak się nazywa, ten, wiesz, takie duża kosiarka z wieloma tymi? Tak, dokładnie. Tak, to jest kugar. A, no to właśnie, kugar. O Jezu, no tak, poczekajcie, to było NM. JKL, co mogę was zaskoczyć? Kierownica nawet działa do Farminga, do LS-a 8, lecz niestety jest taki tylko problem z tym, że ona ma coś takiego, że przypuśćmy, sobie skręcam ją i w pewnym momencie jest tylko skręt i tak jakbym przytrzymał strzałkę, że od razu mi zawija, więc nie dość, że to było męczące, bo musiałeś się nakręcić i ona jak do tego momentu doszła, to ona zakręciła ci szybko, więc lepiej o wiele gra się na strzałkach. No ale już tam jakiś zamysł był, już kierownica jakoś tam chodziła, ogólnie przyciski, tam dużo przycisku mi działało, także super z tym, easy. I no mówię, to wtedy zaczęło się, byłem u brata i pierwsze co, no to zaczęła się cała przygoda z tym traktorem. Jeżeli ktoś kojarzy, no to naprawdę fajne dzieciństwo. Nie grałeś? Polecam ci, ta kiszonka, która wysypywałeś kiszonkę gdzie chciałeś, na przykład na polu i ci wyskakiwał taki klosek, no kurwa, to były czasy, naprawdę. Tak mi się to mega podobało, już wtedy, już mówię, a pierdziele, jaka granie, a zobaczcie co nam czas przyniósł, co tu udało się osiągnąć, jak wszystko się rozbudowało, zobaczcie jak były wykonane środki w ogóle, a teraz ludzie jeszcze nadal narzekają, że coś jest niedopracowane, coś jest źle, a kiedyś, no mówię, no to taki był początek, ważne od czegoś się zawsze musiało zacząć. Tak samo jak z filmikami z Reala, zaczynało się kręcić MP3, a tu nagle później lepsze kamery, wszystko. Dobra, lecimy sobie tu dalej, obkosimy tu dookoła, myślę, że dzisiaj sianokosy fajnie zrobimy. Jeśli będziecie chcieli, to mi się wydaje, że nawet takich 6-7 odcinków mogłoby się pojawić od czasu do czasu, żebyśmy sobie porozmawiali na jakieś tam tematy. Możecie je właśnie zadać właśnie w opisie. W opisie to ja was się coś tam spytam. W komentarzach możecie zadać je. Wtedy będę sobie poczytam, coś fajnego wybiorę i myślę, że będziemy mogli sobie tutaj pogadać właśnie coś związanego z przeszłością, z farmingami, z tym wszystkim. Także no mówię, dzisiaj to taka historia będzie taka ala zaczęcie. To mówię, no zaczęliśmy z bratem na pewno sim traktora i później wyszliśmy w neta i tak zaczęliśmy szukać i brat znalazł właśnie LS-a 8. I pamiętam wtedy troszkę, żeśmy grali, ale szybko się to znudziło i brat, pamiętam, coś w necie zaczął szukać i znalazł pierwsze mody, były to polskie mody, był tam Bizon, Zetory były. Kurczę, pamiętam jak my się tym jaraliśmy, nie? Dźwięk, właśnie jaką mam teraz bekę, bo też jak pobierałem teraz to wszystko, udało mi się znaleźć ten sam modpack, na którym my kiedyś graliśmy. I tam jest Zetor, który ma dźwięki takie, jak teraz te normalne Zetory, to wiesz, to takie odpalanie co mają, nie? Te Zetory, tych kilka bez przedniego napędu na przykład, lub te na czeskiej. Już wtedy był taki dźwięk, ja siny po prostu, nie? Kurde, mówię, czy to... No bo... Wiesz, oryginalne dźwięki były gówniane, jak pewnie słychać.
Chyba, że jedziesz jakimś takim, nie wiem, czym ty jedziesz teraz. Nie, ja tym czasem Cougaret Travet ci powiem, wiesz, kosy tak... Bo te oryginalne Fenty, to dźwięk to było, kurczę, nie wiem, nie, jakby... No, masakra. Tylko, że mówię, no już wtedy jak ktoś zrobił, bo to chyba Bociek. Chyba Bociek zrobił ten mod, tak? Już nie pamiętam, bo to bardzo dawno było, ale tak mi się wydaje, że to od Boćka się zaczęło. Bociek właśnie zrobił tu mod pack, więc no mówię, kurczę, jak to znalazłem, tak przeszło mi się, przypomniałem, mówię, nie, muszę wam nagrać. Po prostu tak ostatnio miałem tylko ściągnąć sobie Lesa 8, bo chciałem tamtą mapę, bo naprawdę była przekozacka. Duża gospodarka cała w kostce, sporo binów, hal, ogrodzona żywopłotem chyba, skoro tam widzę to przez mgłę, mogę tak powiedzieć. Ogrodzona żywopłotem i dookoła zajebiste duże łąki. Wiem, że wtedy trawę się cięło, też miałem już, nie wiem, to był jeden mod, w którym grałem i miałem wszystko. Miałem między innymi już kombajny klasa normalne, takie wiecie, to były leksionki, tylko nie te ogromne jakieś tam, to były te 6-7-metrowe headery. Także już nie powiem, wtedy gra była przezajebista, dużo maszyn zielonkarskich, no bo w końcu to się gra z mod nazywa. Także no, wtedy już pamiętam, trochę się zaczęło, no i wtedy też graliśmy dużo z bratem właśnie na tych polskich modach. I ja pamiętam, że chyba nie, to nie było od 8-ki, zacząłem od 9-ki z mapami się bawić. Pamiętam, że no jak sam, nie wiem, wielu z was nie będzie kojarzyło, wiedziało, kiedyś można było, jak wiecie, nie było moc, folderu moc, mapę można było przerabiać sobie normalnie w grze i ona nie wywalała błędu, normalnie można było sobie ją pograć. Można by było teraz zastosować tutaj przeróbki, tylko trzeba by dobrego giansa znaleźć. I wszystko by było ok, można było sobie z pola porobić wszystko, wszystkie różne takie rzeczy. Więc ja pamiętam, że w 9 strasznie mnie wkurzało, że te pola były takie duże, więc postanowiłem, że pobawię się z polami, sobie jakąś tam zrobiłem gospodarkę, tam już pobrałem ten żywopłot, troszkę tam halę poduplikowałem itp. itp. I jakaś taka fajna gospodarka już mi wtedy wyszła. I później wziąłem się za pola, dookoła sobie zrobiłem pola i po prostu na takiej mapce grałem, więc mówię, tak, przygoda z mapami zaczęła się, można powiedzieć, że wtedy od LS-a, to był LS, nie? Nie farming, LS 9. Znaczy wiesz, wtedy jeszcze tak nie było tego tłumaczenia polskiego, tak jak teraz. I no wszyscy, właśnie... o, LS, nie? No ja pamiętam, że... No, znaczy jest... dalej ludzie mówią, że LS 15, bo już z przyzwyczajenia, no, nie? No dokładnie, to jest tylko niemiecka nazwa po prostu. Miałem to samo, bo też przyzwyczajenia przez długi czas nie mogłem się przyzwyczaić i zamiast na farminga wołałem LS, Landwirtschaft Simulator. No Landwirtschaft to wywodzi się z Niemiec. Też powiem wam, że ostatnio jak mapy jakieś tam szukałem do farminga 15, gdzieś trafiłem na niemiecką chyba stronę i też niemieckiego fanpage'a. Niemcy, kurwa, powiem wam, jakie mają mody i wszystko. Wiesz, wiadomo, wszystko niewydane, ale po prostu poezja. Mapy i maszyny, fendy, no kurwa, oni mają takie przeróbki porobione rzeczy, ale to jest, mówię, to jest w ogóle inny świat, nie? Oni mają wszystko, no, swoją kulturę, wszystko takie swoje w farmingu i to jest piękne. Ładnie nam nawet idzie, ty, powiem ci, już jedną całą łąkę zaraz będę miał ściętą, myślę, że sobie ją zgrabimy i zaczniemy to później, no tak, bo przecież nie było pracy w 8, nie było, chyba że modyfikacja, nie. Ale chyba mi się wydaje, że nawet modyfikacja, nie było modyfikacji nawet chyba prasy, chyba, jeśli była, to były duże kostki. Ale już tego wam nie powiem i wam nie przypomnę sobie na pewno tego. Z tego co pamiętam, w 9 chyba jakaś była, nie wiem czy to złota edycja się nazywała, coś takiego, i chyba tam właśnie już prasy były. Jakoś tak mi się wydaje coś. Może i tak. Mówię, może będziemy sobie wracać do takich powrotów do przyszłości, jak będziecie chcieli. Ale prawdopodobnie albo to by była jakaś mapa taka, na której grałem, no bo będę raczej chciał do takiego czegoś powrócić, nie to, że wybiorę sobie najlepsze mody i w ogóle, tylko jak chciałbym powrócić, to chciałbym powrócić do czegoś takiego, na czym ja grałem. Bo powiem tak szczerze, że dużo rzeczy oprócz modów to było z internetu, na których grałem. Jeśli chodzi o mapy, map jest bardzo mało. Czas do czasu na jakąś serię potrzebuję coś innego. Czekajcie, to się by wyłączało. Dobra, składamy sobie. Jak będzie łąka mało, to weźmiemy sobie później po tingerki, mam takie bardzo fajne. Będziemy mogli sobie fendem pokosić, tam pod wiatką sobie stoją. I teraz no mówię, ja od razu jak w tej 9 zacząłem robić mapy, tak już później zacząłem po swojemu, jak tam zobaczyłem w internecie jakiś poradnik i zacząłem się z tym bawić. Wiecie, na początku to nieudolnie, ja zrobiłem ze 30 map na początku swojej kariery, ale to mówię, było coś takiego, że mam pomysł, jep, dzień, dwa robienie mapy, ze 2-3 razy pograłem i dobra, i nie grałem, robiłem kolejną mapę. Najczęściej moje mapy trafiały do Sikory, jak kojarzycie go z głównych filmików z Mafii Solet.
zawsze Bartkowi Demio sobie na tych mapach grał i w ogóle. I dopiero później to się kiedyś tam zaczęło, jak do Adasia trafiła jedna z moich mapek. Czekajcie, o Jezu, ja tu ich sklikłem, jak patrzę, a to się nie rozkłada. Kurwa, jeszcze ten kaszel to po prostu masakra jakaś. Czekajcie, B. Kurwa. Czekajcie, czekajcie, bo rozkminiam. Aha, dobra, teraz V. Easy, czyli były niektóre przyciski przypisane pod te same rzeczy. Ale co mogę już przyznać, jak na LSA8 zajebisty skin 3D trawy i zebranej trawy, bardzo duży pokos. Ogólnie postaram się tu jakoś ładnie od żywopłotu odciągnąć. Będzie ciężko, ale nie powiem, kurde, ja tak na początku wchodzę w LSA, patrzę podłączenie kierownicy, ja mówię, ja pierdziałem, była pompa do 13 i kierownica nie działa z farminga. Oczywiście mówię o Logitechu, Logitech mi tu zadziałał, nie patrzyłem w farmie tej Sajteka. Ale tak to ogólnie beka, że ta kierownica chciała działać. O kurde, jaki pokos. No, pokos. Wszystkim działa. No, także no, powiem ja kiedyś, wam, no. Miałem bekę, bo kiedyś Call of Duty sobie odpaliłem, nie? Mhm. I kurwa wykryło mi kierownicę jako kontroler, nie? I chodziłem pedałami. Ogólnie, kurde, żebym teraz się chciał napić i nie zebrałem tego pokosu. Ogólnie ja ostatnio miałem podłączonego pada. I znalazło mi go, czekaj, w jakiejś grze mi go znalazło, bekę miałem. Chyba w ATS-ie. W ATS-ie mi raz znalazło pada, bo tak FIFA grałem później ten. Później znalazło mi... też w jakiejś grze. Kurde, tylko w jakiej? Rocket? Nie wiem, czy nie w Left 4 Dead'zie. Nie, w Rocket'cie można padem, także tutaj tam, wiecie, nie było żadnej sprzeczności. Bez kitu, mogłem jeszcze tutaj pada sobie sprawdzić. Ciekawe jakby było. Sami zobaczyć, jak to wyglądało. Ale już się grało, już kurde... Bo Jezu, ja nie zapomnę, całe dnie nie odchodziłem od kompa i grało na tych oryginalnych mapach, bo mówię, no jedyny rarytas był z tego, jak my wtedy tamto ściągnęliśmy, no dużo prac nie można było robić. Oprócz Janokosów i żniw, nic takiego konkretnego. Ja się cieszę, że na tej mapce, jak widzicie, zajebistą mam beczkę, ogólnie na koniec wam pokażę, bo chyba nie zdążyłem tam dojść. Mamy też opornik, jest gnojowica, także na pewno sobie bym chciał to zrobić. Myślę, że w kolejnym odcinku poleciałyby żniwa. Wybrałbym sobie tu któreś pole, mam fajnie wszystko obsiane, może nie aż tak blisko farmy. Jest duża przyczepa pod wiatą, taka czerwona, także spokojnie by można było polatać. Mam nadzieję, że tam skupy są, bo nie jeździłem ogólnie po mapce. Myślę, że jest to oryginalne, tylko po prostu są pola pozasiewane i jest zmieniona to gospodarstwo, ale tego tak naprawdę to nie będę jeszcze wiedział. Czekajcie, ja sobie dwójkę wrzucę, będę mógł na dwójce polecieć? Jo, mogę. Jo, Arek, pamiętasz, zawsze jak się za szybko przypierdoliło, to zawsze maszyna odpadała, nie? Odczepiało cię, odczepiało. Ostatnio to miałem, jak je leciałem sobie... Czekajcie, jednak muszę sobie trochę zwolnić, bo tu od drzewek chcę ładnie objechać. Dobra, gitara siema. I teraz będzie nam ładnie już szło. Dobra, pasuje. Na V jest podnoszenie, mam nadzieję, że jak się podnosi... To kombinowali. Ale cię zaczęło przerywać. Znaczy fajnie to wykombinowali z tym. Z czym? Właśnie z tym tempomatem, nie? No, dobra sprawa z tym była. W 13 był ES Limiter. Troszkę wkurzało mnie bardzo to ostatnio, bo jak graliśmy w 13, zanim ta maszyna ruszyła do przodu, zanim cofnęła. Wkurzające to strasznie było. Nie powiem, do wielu modów było to bardzo potrzebne, ale ogólnie tak jakoś 15 zepie to dopracowane. No czekamy na 17, no mówię, każdy farming jakoś tak nam leciał. Aż w końcu już 17 i no czekam, jestem bardzo podekscytowany, bo naprawdę może być to coś fajnego, ale nie ma też co się zbytnio jarać tym, ponieważ no silnik gry nie zostanie zmieniony, z grafy już za dużo nie wycisną, bo co już mogli wycisnąć z tego, to wycisnęli w 15, więc jeśli chodzi o to, to nie ma co liczyć, że będzie coś o wiele fajniejszego. Czekaj, tu sobie podniosę. Ale ja myślę, że też mogą zaskoczyć, nie? Patrz, jaka jest różnica między 13 a 15. Czyż dodali las, wszystkie te animacje, to tutaj wiesz, też mogą coś dodać. Patrz, sam fakt, że te marchewki będą rzodkie, no to do tego muszą być jakieś maszyny, nie? Także mogą fajnie pokombinować z tym. Słonecznik chyba tak, soja? Słonecznik? Czekaj, nie, soja chyba nie. Ale mi się właśnie coś takiego wydawało, że właśnie nie wiem, czy nie soja. Mogę się teraz mylić, także przepraszam was, ale coś... Co sprawdzę zaraz. Jak możesz, to właśnie tam sprawdź, bo wiem, że właśnie tak na dodatkowe uprawy, jeśli chodzi o maszyny, no maszyny bardzo fajnie, że zmieniają tą markę z roku na rok i te marki, które teraz będą,
w jakimś tam sensie na pewno fajnie będzie można sobie pograć na oryginalnych modach. Czekajcie, bo tu musiałem chwilę rozkminić. Jednak na V było to podnoszenie. Czekajcie, damy sobie jakoś to fajnie zbierze. A i ten tempomat, no dobra, Zoro, mi się urwiesz. W ogóle fajnie, że już takie maszynki kiedyś były. Ej. Aha, czekaj, no. Widziałem sobie pierwsze screeny, nie? A ja widziałem. Znaczy ludzie teraz się zastanawiają, czy to jest 15 czy 17. Znalazłem jakiś filmik, kto kto opowiadał o tym, o tych zdjęciach, zrobił na temat tych zdjęć. Kurde, no mi tu tak do dupy zbiera. Muszę tak przejechać, przepraszam was. Kurde, trochę mi to... Ja pierdzielę, jaka masakra, nie? Ciężko jest, sami widzicie, takim dużym sprzętem to objechać. I ktoś, widziałem, robił filmik na temat tego, bo po przybliżeniu tego wszystkiego i tak po zastanowieniu się, to jest raczej 15. To jest, ktoś po prostu zrobił te zdjęcia, tak mi się wydaje bynajmniej. Są to niewydane mody, niewydana mapa, bo za dużo to, jeżeli by tak było, to nie zmieniło się to dużo od 15. Fakt, że bardzo ładny Challenger jest na zdjęciu. No. Fend jakoś nie za bardzo mi się, nie przypadł mi do gustu. Jakoś taki bardziej starofarmingowy, można tak powiedzieć, jakbym to mógł to tak ująć. O kurwa, w kościele dzwony. Dobra, co tu zrobiłem? Co ja tu zrobiłem? Dobra, wyłączę sobie B, na razie przejadę na tą drugą końcówkę pola, mam 16 minut już odcinka. Chwilę sobie tylko pozbieram. Raczej, no? Raczej to nie jest to oficjalne, bo na stronie by było. Nie, ja mówię, to ktoś po prostu, tak mi się wydaje. Każdy może mieć swoje zdanie, możemy teraz gdybać w komentarzach, ale wydaje mi się, że jest to po prostu screeny z 15, to po prostu jest to niewydana jakaś mapa. Jest full zajebiście HD odpalony, ktoś ma zajebistego kompa. Challenger jest bardzo ładny. To jedynie, co mnie najbardziej wszystko zdziwiło, to Challenger, bo jeszcze taki Challenger nawet, nie wyszedł, słuchaj, jest mega dopracowany, no. Nawet, słuchaj, to zboże, co jest obok tego Fenta, tak, to jest 15 oryginalny. No mówię, ja na pewno raczej to zmienią, bo jeżeli by tego nie zmienili, to tak troszeczkę chujnia, no. Chociaż tekstury jak tekstura, ale by to już mogli zmieniać z farminga na farminga. Na pewno już lepsze to dla oka i troszkę umila nam to grę. Jak często też sami wiecie, zmienić sobie teksturki na jakiejś starej mapie, jak tak ostatnio Brączek teraz na PGR-ze pozmieniał ostatnio na te nowe teksturki, jak mi pokazał PGR, to w ogóle inna mapa, nie? Także mówię, no same tekstury też dużo dają, ale raczej ja bym dużo się nie zapędzał, że to są zdjęcia z 17, bo głośniej by na pewno o tym było. Pojawiłby się jakiś kolejny trailer, mi się wydaje, raczej i pokazaliby coś, chcieliby, mi się wydaje, na takich zdjęciach pokazać coś, czego jeszcze 15 nie było. A tutaj to, że jest jakiś Challenger i robi sobie tam jakąś orkę, to dla mnie nic takiego, wiecie, nic takiego nowego i ciekawego. Zawiodę cię, to jest 17. No żartujesz, a skąd wiesz? Na stronie Focus Home Interactive są te screeny. A to oni, to jest strona jakaś tam ich? To jest wydawca. Zauważ, na okładce 15 jest. Ja pierdzielę, to jest to, nie? To tak szczerze wam powiem, że szału nie ma, dupy nie urwało. Teraz to mnie naprawdę zdziwiłeś, bo myślałem, że po prostu ktoś sobie fejka zrobił, tak? I zajebał takie zdjęcia. Kurde. Jak ktoś nie widział, to na stronkach różnych są powrzucane. Jest tam Challenger z pługiem oraz Fend z przyczepą chyba bodajże. Mhm. No chyba z tego do trawy. Nie, to jest do kiszonki. No, czyli jednak. No, to nie dużo zmienili. Mówię, tak, bardzo. No, jeśli chodzi też o poprawę fizyki, jeśli chodzi o orkę, różne takie rzeczy, też nie macie co tutaj być szczęśliwi, że będzie to wyglądać jak na filmiku. Obejrzyjcie sobie dla porównania filmik z 15, jak przedstawili las. Kurwa, jak ja to zobaczyłem, mówię, nie, najlepsza gra świata. Później porównanie. Jak to widziałem, właśnie wrzucił zdjęcie. Kurwa, dzień do nocy. Tyle wam tylko powiem, czekajcie. O co tu chodzi teraz? Ja niemieckiego nie znam. Czekajcie. Może to zbieram. Animacje widzę są takie jak w 15. Tekstura orki nic nie zmieniła się, kurde. Ja mówię, no ja bym bardzo chciał. No. Mi się wydaje, że Catland Crops to pogromi się tam. Tak, Catland Crops to będzie. Ja tylko chciałem. Ja znaczy wierzyłem w to do końca, że farming wreszcie poczuje, że ma jakiegoś konkurenta. Tak wiadomo, że jeszcze tak, gra nie wyszła. I się zmotywują. I w ogóle, że będą chcieli coś zrobić. Bynajmniej ja myślałem, że popracują troszeczkę nad fizyką ziemi, nad fizyką jazdy. No fakt, że już 15 ta fizyka jazdy jest dopracowana w jakimś tam sensie, ale B
brakuje mi strasznie fizyki ziemi. Kurwa, uwierzcie, że nawet na najgorszych modach i jakiś tam ten dałoby się zajebiście pograć, bo wiem jak sam Vagara, ja sobie grałem Vagara troszeczkę, nie nagrywałem, z tego grałem. Kurwa, no ta fizyka ziemi, orki, gruberowania, nawet, poczekaj, symulator farmy, ten co tam, sadownictwo jest, tam już jest nawet, Polski, nawet no, taka Polski. Gra ma fizykę ziemi, już to jakoś inaczej wygląda, a taki farming, kurwa, co ma wszystko, nie zrobił teraz nic. Tyle hajsu się dorobili na tym farmingu, a znaczy, nie zrobili nic praktycznie co, takiego, powiem, co... Powiem ci jedno, że często z grami już jest tak, że jak jakaś firma sobie zdobędzie zajebistą, wiesz, zajebistą, mają, wiesz, każdy ich rozpoznaje po nazwie, zajebistą no, taką reputację. Reputację, dokładnie. Uznanie w oczach innych sobie tutaj znajdą. To już później powiem ci, że jest tak, że oni nawet już nie patrzą na to, żeby wydać coś lepszego, bo wiedzą, że jak dadzą kolejną część, to ludzie i tak to kupią, i tak bo będą kupią, chcieli to sprawdzić. Ale mi się wydaje, że w tym, no jeśli by w tym roku się tak zdarzyło, że Catalan Crop właśnie też pobije, bo Farming Night World, bo tak mi się zdaje, że raczej tak będzie. Po tym co widzę, ile tam jest rzeczy zrobionych. No. W farmingu nigdy tego nie pokazywali twórcy. Niby jest to dobra, oficjalne wsparcie dla moderów, jest program, wszystko pięknie, ładnie. Ale w Catland Crops przecież dali filmik, jak dodać ten otwieranie, panel, nie? Tak, widziałem to. Wszystko. W ogóle, kurwa, odpalanie, cały panel w oryginalnych maszynach, jaki będzie panel. To jest, no dla mnie ta gra już jest tak będzie dopracowana, że naprawdę tam nie trzeba będzie dużo modyfikacji do tego, żeby sobie można było fajnie pograć. No a teraz mówię, no o farmingu, no niestety chyba nie będzie tego można powiedzieć, jeżeli w tym roku tak wyjdzie, że pobije Catalan Crops, trzeba dłuższy odcinek trzeba, nie? Żeby pogadać o tym. No, my ogólnie, ja już miałem robić teraz, ale dużo tych filmików wyszło na temat FSA 17. Ja pomyślałem, że nie będę tego robił, bo po co? Poczekam sobie, aż będę miał więcej materiału, wyjdą kolejne zdjęcia, wyjdą jakieś kolejne trailery, zbierzemy wszystko sobie to do kupy i będzie można to przeanalizować sobie na spokojnie, bo już widziałem, dużo ludzi pisało, że chce tego. Także, no mówię, z jakimś czasem to sobie na pewno zrobimy, ale teraz na razie trzeba poczekać i zobaczymy, co nam czas pokaże. Ale naprawdę, kurde, jak oni, jak nie dodadzą tych drzwi otwieranych, tego wszystkiego... To znaczy, z tego co czytałem, no będzie parę fajnych funkcji, ale... Wiesz, no to że... Dodali jakieś, kurde, srety, tety, marchewki, rzodkiewki, ale dalej nie ma takich typowo polskich upraw, nie? Mogę się założyć, że na przykład, jako oryginalnie, znów nie dadzą modu sieczki. Fakt, że to jest nie jest wymyślone przez tam twórców gry w ogóle, ale przynajmniej powinni pójść w tym kierunku, zasugerować się czymś, i zrobić to ale po swojemu. Bez kitu, nie? To tak było w 13 i w 15. Wyszedł do 13 Forest Mod i proszę bardzo, w 15 mamy las, nie? No i tu ja miałem taką nadzieję, że od razu do 15 zostanie też mod sieczki, chociaż w ich jakimś tam stopniu zrobiony przez nich, ale no niestety tak się nie stało. Nie widać tego wszystkiego. Także no kurczę, no szkoda, bo tu naprawdę ciekawe jak scenowo będzie. Ja nawet jak Catalan Crops kosztował 200 albo 300 zł, dałbym za to tyle, bo wiem, że gra będzie warta grania i nagrywania, bo będziecie chcieli to oglądać, każdy będzie chciał zobaczyć coś nowego, bo w końcu jak czekamy na tego farminga i mamy widzieć to samo, czekajcie, bo tu chyba na N, to nic takiego ciekawego dla oka nie będzie. Robią jak... Na cholerę oni robią te wszystkie te trailery, te CGI, na E3 było, wielka gleba, kurde, jak się porusza, jak... W ogóle co było niedopracowane, jak sobie puścimy w zwolnionym tempie, jak ta Valtra cofa pod tą kosiarkę, to ma obciążnik zaczepiony. No nie zauważyłem, na takie szczegóły nie zwracałem, ale to mówię, bardziej zagłębimy sobie to w jakimś tam specjalnym odcinku. Dzisiaj mieliśmy o farmingu, o lesie, ósemce porozmawiać i mamy upragnione 100%, jedziemy wysypać, bo już nie pamiętam jak to leciało, ale powiem wam, że odczuwa ten fędzior tego. Czekajcie, ja sobie bym zapisał. O, jak widzicie, tutaj taka ładna bardzo łapka, tam mamy to właśnie naszą piękną beczkę, gdzie na pewno będzie odcinek krówki, tam wszystko ładnie, pięknie, mamy 24 minuty, ja zaraz wychodzę i idę to renderować i wrzucać, bo chcę, żebyście mieli coś, ogólnie już powracamy z aktywnością, nawet dzisiaj nie powiedziałem wam czemu to tak ten, ogólnie jak ktoś zauważył, to już będzie wiedział o co chodzi, także w następnym odcinku już będzie, wieczorem nagrywamy polską wieś z Brączusiem. Czekajcie. Jak to jest, kurwa? O, jest coś, wyskoczyło. O, panie! To wysypywanie tak było, że nie mogłeś sterować kamerą, tylko ci ją blokowało. Ty, zapomniałem o tym, naprawdę.
Wierzcie ludzie, że zapomniałem o tym. Że taka była animacja. Fajnie zrobione wprawdzie. Dobra. I co, jakieś patrzę? Tak teraz sobie wbiłem na jakieś forum, widzę jak koleś, nie? No. Tutaj widać jak jest jakiś tam gadają sobie na konferencji, w tle jest jak ktoś sobie grał w Farminga, nie? Takie było na tych E3. No i kurde, rzeczywiście to wygląda jak 15, nie? No. Nic dobra. Nie zmienia. Także chudy kochani, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Czekam na wasze propozycje w komentarzach, mam nadzieję, że mi też doradzicie. Czy chcecie jeszcze jakieś takie właśnie odcineczki z powrotu do przeszłości, takie ala. Wtedy ja tutaj będę jakieś prace tam polowe sobie wymyślał, żeby mieć czas dla was coś poopowiadać. I jakieś ciekawe tematy narzucajcie, o których mamy sobie porozmawiać. Tu idę właśnie wam to beczko pokazać, bo chyba jeden z najładniejszych modeli do LS-a 8. Także ja wam jeszcze raz dziękuję ślicznie za uwagę. Już do jutrka, bo to już będzie wieczorek, jak będziecie to oglądać, miłego wieczorku. Do piąteczka, piąteczunia. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Cześć.